filmik ten dedykujemy załodze radiowozu o numerze bocznym 055. Informujemy załogę, że z mocy przepisów prawa te pseudoznaki nie mają żadnego znaczenia. Albowiem przepisy mówią wyraźnie, znak ma być pionowy. Pionowy nie jest. Znak ma być, jeżeli jest na chodniku, minimum 2,20 nad chodnikiem. Tutaj mamy 1,90 m, albowiem tabliczka podznakowa z integralną częścią znaku drogowego. Znak nie dotyczy roweru, jest nam wysokości metra, też nieważny. Że krzywy każdy widzi. Następny przepis mówi, że lico znaku ma być skierowane pod kątem 5 stopni do krawędzi jezdni. Żaden z tych warunków załogo radiowozu numer 55 nie został zachowany. Żeby znak był legalny, musi mieć tabliczkę. Naklejka jest niewidoczna, czyli ten znak jest znowu nielegalny, niezgodny z przepisami, pomijając drobny fakt, że jego odblaskowość to się skończyła jakieś 30 lat temu. Przechodzimy do dalszych niedogodności. Te znaki niby atrapy też są nielegalne, ponieważ są na wysokości od 1,60 m, a na poboczu minimum 2 m. Między znakami musi być odległość minimum 10 metrów, jest 1,40 m. Załoga radiowozu 055, bardzo mi przykro, ale nie zna się na znakach. Po drugiej stronie widzimy znowu jakieś kalekie oznakowanie. My także nie ma żadnej mocy prawnej, bo to jest w oczywisty sposób nielegalne. Dobry. W związku z tym załoga radiowozu 055, proszę sobie wziąć wiadomości, że ewentualne pyszczenie 1B1 obowiązuje, jest niezgodne z przepisami. Proponuję, żebyście się trochę przygotowali. Niniejszym traktujcie to jako zgłoszenie. O łamaniu prawa polegającym na postawieniu nielegalnych atrap, które i tak nie mają mocy prawnej, a próba ich egzekwowania przez policję jest po prostu żałosna i na pewno jest przekroczeniem uprawnień. Dziękujemy bardzo.